Dzień dobry bardzo, chłopaki. Dzień dobry, dzień dobry, cześć. Panowie w ogóle są w wiecznej trasie. Ja mam wrażenie, że jak spojrzałam na grafik waszych wyjazdów, to wy właściwie już w domu nie mieszkacie. Do końca maja macie terminy zaklepane, widziałem. Coś w tym jest, to się zgadza. No, może inaczej, od maja było tych terminów zaklepanych do teraz. W chwilę było przerwy październikowej. No faktycznie, teraz jest ten okres pracowity przy wydaniu płyty. Promujemy tę płytę. Dzisiaj jest pierwszy koncert w Warszawie, w którym zaprezentujemy nowe utwory z płyty Folk Horror, tak więc no, słucham? Pracy dużo. Folk Horror. Co to horod? Horod w języku ukraińskim znaczy ogród, w języku rosyjskim znaczy miasto. Także, ale my bardziej utożsamiamy się właśnie ze słowem ogród, także folkowy ogród. Wygraliście program Must Be The Music, później wydaliście płytę i fantastyczny pierwszy przebój Radio Hello. Już się wydawało, że po tym nie może być niczego lepszego, nagraliście Skrzydlate Ręce. Teraz będzie kolejny strzał, Tak Smakuje Życie, to jest wasza nowa piosenka. To jest utwór, tak, który był wydany miesiąc temu, jeśli chodzi o płytę. No i cóż, nie wiem, czy mamy się teraz tłumaczyć, że udało się trzy utwory, czy... Nie, no bo też żre, no, że tak mieliście powiem, taką łatkę zespołu jednego przeboju, prawda, na początku. Potem pokazaliście, że jest kolejny przebój, teraz pokazujecie, że jest jeszcze kolejny. Już zupełnie się wyzwoliliście z tej szufladki, że to... To nas bardzo cieszy, no faktycznie tych opinii było wiele, że szybko, tak jak szybko zespół NAI zaczął istnieć w polskim showbiznesie, czego jakiego określenia zbytnio nie lubię, tak szybko zniknie. No a tutaj minęło ponad półtora roku od wygrania programu Must Be The Music, wydajemy kolejną płytę, która jest dalej utrzymana w tej samej tutaj konwencji muzycznej, od której zaczęliśmy, czyli do tego folku, od połączenia muzyki polskiej, muzyki ukraińskiej, z bałkańską. Jeżeli mogę, taka najlepsza recenzja płyty w Polsce to jest taka, że jak słuchasz, to chce ci się pić wódki, taka właśnie jest ta płyta. Hej, może inaczej, jak słuchasz, to chce ci się tańczyć. Tylko no, ta piosenka jest troszeczkę za szybka, nie wiem, co to wytrzyma do refrenu. No ty na pewno nie wytrzymasz.